Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin. W pozostałych rolach. Con mi amor calmar tu llanto, ven, quiero tenerte junto a mí. Ven, que hay un lugar que es para ti. Eres como un sueño que el amor me dio en un beso. Według powieści Feliksa Caineta, Prawo do narodzin. Adaptacja. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza. Produkcja. Oddałam się pewnemu mężczyźnie. I miałam z nim dziecko. Czy nadal chcesz, żebyśmy się pobrali? Mario Eleno. Twój ojciec uprzedzał mnie, że nie najlepiej się czujesz. Że opowiadasz nieprawdopodobne rzeczy. Prosił, żebym cię obserwował i zawiadomił go, jeśli w twoim zachowaniu pojawi się coś dziwnego. Nie jesteś szalona. Ty nie oszalałaś. Mam wrażenie, że po raz pierwszy w ciągu długich i niespokojnych miesięcy po raz pierwszy mówisz prawdę. Dziękuję, Jorge Luisie, że uwierzyłeś. Nie, nie dziękuj. Wierzę, ale wali się cały mój świat. Świat oparty na fałszywej przesłance, że jestem taką, jaką wymarzyłeś, a nie jaka jestem naprawdę. Chcesz o tym porozmawiać? Z całego serca. Uciekać z przyjęcia, żeby płakać? Myślisz, że zwróci na ciebie uwagę? Czy kogokolwiek obchodzą twoje łzy, ronione nad nieodwzajemnioną miłością? Nie. Wróć na bal, tańcz i nie pokazuj cierpienia. Straciłaś swoją dumę? Nie. Mówiłaś, że Maria Elena podejrzewa, że kochasz Jorge Luisa. Chcesz jej dać satysfakcję? Potwierdzić jej domysły? Nie, nie i nie. A więc? Wracam do gości, mimo że umieram z bólu. Poprawię makijaż. Rozmazał mi się tusz? Nie, troszeczkę. Idź, podmaluję się i do ciebie dołączę. Nie pozwól wyjść Adrianowi. Powiedz mu, że musimy porozmawiać o tym, co mi powiedział. A co mówił? Potem ci powiem. Idź, znajdź Adriana. Thank you.
Pokażę wszystkim, kim jest Matylda del Junco. Nie chcę się usprawiedliwiać ani ci tłumaczyć. Miłości nie można wytłumaczyć ani usprawiedliwić. Mogę ci tylko powiedzieć, że uwierzyłam jego słowom. W jego nieszczerej miłości szukałam spełnienia dziewczęcych marzeń. Wiedziałaś, że jest żonaty? Nie miałam pojęcia. Dowiedziałam się o tym przypadkowo. Postawił jako warunek ślubu, że dziecko się nie urodzi. Twoje dziecko. Gdzie ono jest? Umarło? Skądże? Urodziło się wspaniałe i zdrowe w posiadłości Buena Esperanza. Nie byłam w Hiszpanii. Ojciec ukrył mnie tam z Marią Dolores. Pilnował nas jego służący, który ślepo wykonywał polecenia. Dziecko się urodziło. Gdzie teraz jest? Straciłam je. Obawiam się, że na zawsze. Wymogłam na Marii Dolores przyrzeczenie, że w wypadku niebezpieczeństwa, mojej śmierci lub gdyby ojciec chciał oddać dziecko do adopcji, ona wyjedzie z maleństwem. Dotrzymała słowa. Pewnej nocy zniknęła z dzieckiem. Prawdopodobnie usłyszała lub zobaczyła coś, co ją przeraziło. Uciekła. Dokąd? Nie wiem. Nie skontaktowała się ze mną. Szukałaś jej? Wszędzie. Ojciec, widząc moją rozpacz, wynajął detektywów. Nie trafili na ślad. Nie do wiary. Nie można tak po prostu zniknąć. Ona zniknęła i... I co? Nie znamy jej nazwiska. Zawsze była tylko Marią Dolores. Co za wstyd. Rozmawiałyśmy o tym z mamą. Wierna służąca poświęciła nam swoje życie, młodość. Kochała nas. Nikomu nie przyszło na myśl, by zapytać, skąd pochodzi, jak się nazywa. Nie poddawaj się. Włączę się do poszukiwań. Z boską pomocą przyprowadzę ją do domu i przytulisz swoje dziecko. Gdyby to było możliwe, spróbuję. Dlaczego nie prosiłaś mnie o pomoc? Zrobiłam to, ale chyba nie dostałeś listu. Przez kogo go przesłałaś? Przez Benitę, pamiętasz? Kobieta, która przynosiła jedzenie do letniej rezydencji. Nie zgłosiła się do mnie. Co mogło się stać? Nie wiem. Teraz nie ma to znaczenia.
Ma. Bo choć los igra z nami, to musisz wiedzieć, że moje uczucia nie uległy zmianie. Nawet teraz? Tym bardziej teraz. Opowiedziałaś mi straszną historię. Mam wrażenie, że to historia innej osoby, nie kobiety, którą kocham. Będę się tobą opiekował bardziej niż kiedykolwiek. Będę przy tobie jako mąż, przyjaciel, jako kto zechcesz. Jako mąż to niemożliwe. Nawet wobec twojej szlachetności nie zgodzę się na małżeństwo bez miłości. Nie będę ci niczego narzucał. I postaram się nie mówić o swoich uczuciach. Jesteś dobra. I cierpisz, nie mogąc ich odwzajemnić. Ale żebym mógł ci pomóc, musisz zrobić dokładnie to, co powiem. Dlaczego obstajesz przy tym pomyśle? Muszę ją zobaczyć. Muszę. Moje małżeństwo to nie wypał. A czego się spodziewałeś? To było do przewidzenia. Wydaje nam się, że wszystko jest prostsze. Magali zadręcza mnie miłością i zazdrością. Jej łzy i westchnienia doprowadzają mnie do szału. Ilekroć na nią patrzę, jej twarz rozpływa się. Widzę Marię Elenę. Uprzedzałem cię. Dlaczego nie posłuchałeś? Bo jestem niepewny. Wiesz przecież. Od czasu, kiedy dowiedziałem się, że moja matka mnie okłamywała, nie wierzę w nic i nikomu. Prę uparcie naprzód, wierząc, że jakoś to będzie. Jeśli zostawisz żonę, pogrążysz siebie i firmę. Wiem o tym. Nie obchodzi cię to? Nie. Ty mnie obchodzisz. Jestem gotowy oddać ci swoją część. Kocham ją. Zaakceptuję nawet z dzieckiem.
Każe zamrozić więcej szampana i niech służba się nie guzdrze. Co sądzisz, Alejandro? Dobrze się bawisz? Wspaniałe przyjęcie. Będą je długo wspominać. Na co masz ochotę? Na odrobinę spokoju. Jestem za stary na zabawy. Koniec koszmaru. Tak uważasz? A ty nie? Widziałeś. Wesoła, uśmiechnięta jak kiedyś. Udaje. To nieistotne. Ważne, że skończą się plotki, wszystkie złośliwości. Tylko to cię interesuje? Do czego zmierzasz? Do tego, że ważna jest zgoda w rodzinie, a nie fałszywa otoczka szczęścia na pokaz. A pod nią kryją się pozory, grupa obcych sobie ludzi, których nic nie łączy, którzy nie żywią do siebie uczuć. Myśl, co chcesz. Ale najważniejsza dla mnie była i będzie opinia ludzi. Cóż znaczą ci wszyscy ludzie? Najważniejsza jest rodzina, żona, córki i przyjaciele. Najlepiej wiesz, ile zrobiłem, by uchronić rodzinę od skandalu. Wiesz doskonale. Pozwolisz, Alfredo? Znalazłaś Adriana? Przekazałaś wiadomość? Nie, już wyszedł. Do diabła, to pech. Zostań z nami, świetnie się bawimy. Później. Widziałaś Marię Elenę? Nie. A Jorge Luisa? Są chyba w ogrodzie. Albo ona wróciła do siebie, a on wyszedł. Nie mam pojęcia. Na razie. Pośpiesz się. Jak się bawisz, córeczko? Cudownie. Twoi rodzice chrzestni pytali o ciebie. Przywitaj się z nimi. Przyjechali aż z Villa Hermosa, żeby się z nami zobaczyć. Porozmawiaj z nimi. O czym? Nie widziałam ich całe lata. Nie wiem, co mówić. Opowiedz im o postępach w nauce, o planowanej podróży do Europy z okazji 18 urodzin, o przyjaciółkach. Opowiem im to w 5 minut i za chwilę zabraknie nam tematu. Co mam wtedy zrobić? Ten wieczór jest ważny dla nas wszystkich. Mogłabyś być miła. A oto i oni. Chyba zostawiłem w hotelu. Pan wybaczy, ale bez zaproszenia nie można wyjść. Dam wizytówkę. Jestem przyjacielem rodziny i specjalnie przyjechałem ze stolicy. Za pozwoleniem dziękuję.
Proszę o chwilę uwagi. Panie i panowie. Klemencjo, kochanie. Chciałbym wznieść toast za 25 lat szczęścia, które podarowała mi moja żona Klemencja. I których okrągłą liczbę dziś świętujemy z wami, przyjaciele. Dziękuję, że tu jesteście. Na zdrowie. Pozwoli pan? Żeby toast był kompletny, chcę państwa poinformować, że Maria Elena del Junco przyjęła moje oświadczyny i mamy zamiar się pobrać. Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska, Studio Publishing. Ven, quiero tenerte junto a mí. Ven, llegó el momento de vivir. Quiero ver tus ojos, tu figura, tu sonrisa. Quiero verte en tu...